25 dzień maja, godzina 21. Rozpoczynamy w takim razie kolejne, ostatnie majowe wydanie Panoramy Chodzieckiej. Paweł Hajman, gorąco Państwa witam i zapraszam do tego, abyście zostali z nami przed telewizorami przez najbliższe 90 minut. Moim zdaniem będzie warto, a to za sprawą m.in. relacji z ostatniego posiedzenia radnych powiatu chodzieckiego. Również dzisiaj zaproszenie do wzięcia udziału w targach gospodarczych Promocje 2012. 29 bieg Grzymalitów to kolejna informacja, którą przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu naszego programu. Zabraknie również wizyty w zespole prywatnych szkół ponadgimnazjalnych przy ulicy Mickiewicza w Chodzieży, a to za sprawą kolejnego cennego certyfikatu, który otrzymała ta oświatowa placówka. Gorąco zapraszam, koniecznie zostańcie Państwo z nami. Co jeszcze w programie? Odpowiedź na to pytanie już za kilka chwil. Inaczej niż zwykle przebiegało ostatnie posiedzenie radnych powiatu chodzieckiego, a to za sprawą informacji związanej ze stanem finansów Chodzieckiego Szpitala Powiatowego imienia profesora Romana Drewsa. O szczegółach w relacji już za chwilę. Tradycyjnie jeden z pierwszych punktów związanych z posiedzeniem radnych powiatu chodzieckiego to przyjęcie sprawozdania starosty chodzieckiego z działalności zarządu powiatu w okresie między sesjami. Tak też się stało podczas ostatniego posiedzenia. Po raz pierwszy od długiego czasu podczas obrad sesji powiatowej doszło do jakiejkolwiek dyskusji, a to za sprawą sytuacji finansowej chodzieckiego szpitala. O szczegółach już za kilka chwil, a my relacje z Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży rozpoczynamy od wystąpienia Waldemara Straczyckiego, który pytał o koszt montażu reklam w ciągu ulic powiatowych. Chciałbym w imieniu środowiska gospodarczego zwrócić się do zarządu powiatu o przeanalizowanie raz jeszcze wysokości stawek, które zostały określone dla opłat związanych z reklamami, które stoją przy drogach powiatowych. Rada, ja również, żeśmy podnieśli ceny tych opłat, wysokość opłat i zarząd, powiatowy zarząd dróg zaczął egzekwować od pewnego czasu opłaty. Się okazało, że większość osób, które do tej pory reklamowały swoje firmy przy drogach powiatowych, po prostu te reklamy zdejmują. Wysokość się okazała zbyt duża, żeby się to opłacało. Myślę, że ponieważ wiele osób się do mnie z tą sprawą zwracało jako do radnego powiatu, chciałbym prosić zarząd o przeanalizowanie jeszcze raz wysokości tych stawek, ponieważ może się okazać, że zamiast podnieść dochody powiatu poprzez podniesienie opłat, powiat będzie miał te dochody znacznie mniejsze. Co do opłat za reklam, to rzeczywiście stawki zostały moim zdaniem urealnione. Nie dotyczy to tylko reklam, dotyczy to również stawek za czynsz, za dzierżawę, dotyczy to również stawek za użytkowanie wieczyste, które poszły bardzo wysoko, ale my chcemy te stawki urealniać. Z jednej strony mamy taką sytuację w budżecie, że brakuje nam środków na różnego rodzaju zadania, a z drugiej strony jakby pozbywamy się dochodów, które możemy mieć. Oczywiście zawsze trzeba gdzieś tutaj zachować zdrowy rozsądek. Jeżeli jest taki wniosek, to oczywiście zarząd jeszcze raz rozważy, bo już na ten temat też rozmawialiśmy wczoraj z panem dyrektorem Wybuszem. On sygnalizuje pewien problem polegający na tym, że te podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność, mają reklamy wieszone nad chodnikiem powiatowym. Część z nich po prostu przyjęła te stawki i reguluje zobowiązanie, natomiast część te tablice pozajmowała. Jeżeli jest to problem, to rzeczywiście jeszcze raz do tego postaramy się ustosunkować. Ale mówię, zawsze gdzieś tam jest ważny zdrowy rozsądek i to, że z jednej strony nie mamy pieniędzy, z drugiej strony pozbywamy się tych, które możemy mieć. Podczas przegłosowywania uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego imienia profesora Romana Drewsa w Chodzieży za rok 2011 głos zabrał radny Andrzej Skawiński. Pewnie nie trudno się domyśleć, że dyskusja nawiązała się w związku z trudną sytuacją finansową chodzieckiego szpitala, który mimo tego faktu należy do jednych z najlepszych w województwie wielkopolskim. Podejść do tego, wskazując na to, że to jest kolejny rok, w którym nasz szpital, no, że tak powiem, kończy z deficytem 600 tysięcy złotych i właściwie moglibyśmy powiedzieć, czy to dobrze, czy to źle. Jedni pewno oceniliby, że to dobrze, bo inne szpitale są w zdecydowanie gorszej sytuacji.
inni powiedzieliby, że to no, jednak jest sytuacja taka, kiedy nasz szpital był taki, że tych długów nie było. Wydaje mi się jednak, że powinniśmy podejść do tego sprawozdania finansowego jak do pewnego sygnału. Do pewnego sygnału, który powtarza się drugi rok z rzędu. Sygnał, który dla nas samorządowców powinien być sygnałem, abyśmy przyglądnęli się szerzej problemowi opieki zdrowotnej w Polsce. Niestety, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną w Polsce, to według pewnych badań jesteśmy na szarym końcu w Europie. Na 29 miejscu, a bodajże 33 państwa. A zatem ja kieruję wniosek do pana przewodniczącego o spotkanie z ministrem zdrowia. W jaki sposób my mamy dalej współzarządzać szpitalem powiatowym? Byłem na spotkaniu z dyrektorem Funduszu Zdrowia w Poznaniu. Powiedział, że on ma środki takie, jakie ma. Jeśli chodzi o wielkość kontraktu, to decyduje wykonanie pierwszego półrocza plus ewentualnie jakieś niewielkie dodatki. No jeżeli tak będziemy podchodzić do sytuacji, no to właściwie nie jesteśmy w stanie wyprowadzić tego szpitala na prostą. A zatem chciałbym usłyszeć od pana ministra, w jakim kierunku mamy prowadzić szpital powiatowy w Chodzieży. Jak mamy nim współzarządzać? Jaka jest wizja ministerstwa, jeśli chodzi o funkcję szpitala powiatowego? Dlatego proszę o przesłanie tego wniosku, jeżeli chodzi o Ministerstwo Zdrowia. Dziękuję. Ja bym apelował o takie, o taką rzeczową ocenę i racjonalne podejście do problemu funkcjonowania szpitala powiatowego w Chodzieży. Rzeczywiście faktem jest, że po raz drugi szpital wykazuje straty. Za rok 2010 626 tysięcy, za rok 2669 tysięcy. Ale gdybyśmy, i to jest fakt, ale gdybyśmy sytuację tego szpitala przyrównali do sytuacji finansowej wielu szpitali powiatowych, nie mówiąc o marszałkowskich w Wielkopolsce, to okazałoby się, że jest to jeden z lepszych szpitalów i powiem, że znam wielu starostów, którzy zazdroszczą mnie takiego stanu finansowego szpitala. Nie chcę tutaj podawać przykładów skrajnych, może warto, bo w Śremie zadłużenie szpitala powiatowego wynosi ponad 20 milionów złotych. Śrem nie jest dużo większym powiatem niż powiat chodziecki. Jest prokuratura, jest oskarżenie w stosunku do zarządu i do wszystkich radnych. Także jeśli przyrównamy to do takiej sytuacji, to u nas jest zdecydowanie. Co do wniosku kolegi Andrzeja skierowanego do ministra zdrowia. Ja staram się być realistą i wiem, że nawet gdybym pana ministra zaprosił do Chodzieży, to raczej wątpliwe jest, aby on się pofatygował tutaj do nas po to, żeby omawiać sytuację w naszym szpitalu powiatowym. Niemniej zgadzam się z tym, że takie zapytanie w stosunku do skierowane do ministra należałoby wystosować, bo ta delegacja, ta część rady, która wraz ze mną uczestniczyła w spotkaniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, zapewne usłyszała z moich ust pytanie o to, w jakim kierunku prowadzić szpital powiatowy. I niestety na tamtym spotkaniu szef Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia nie udzielił żadnej odpowiedzi. Zresztą nie chcę jakby rozszerzać dyskusji, ale dzisiaj możemy podać wiele takich dziedzin funkcjonowania powiatu, co do których nie wiadomo, co będzie za rok, za dwa, nie mówiąc o pięciu, a są też takie, które jeszcze niedawno funkcjonowały zgodnie z przyjętym w Polsce prawem, a już się okazuje, że to wszystko, o tym wszystkim będziemy musieli zapomnieć i przygotować kolejne działania po to, żeby ten stan organizacyjny niektórych jednostek znowu pozmieniać.
To jest niestety takie mieszanie w tyglu, które moim zdaniem nie prowadzi do rozwoju. Nic się nie zmienia na lepsze, a tylko wydajemy publiczne pieniądze po to, żeby coś się działo. Tak? Celu w tym, przynajmniej ja nie widzę żadnego. Na posiedzeniu Komisji Zdrowia ustaliliśmy, że poświęcimy jedną komisję, najbliższą. Tutaj z panią przewodniczącą komisji uzgodnimy termin. Myślę, że to będzie nie później niż w przeciągu miesiąca. Uzgodnimy termin, na który zaprosimy wszystkich radnych, nie tylko członków Komisji Zdrowia, po to, żeby merytorycznie porozmawiać o tym, jak funkcjonuje nasz szpital. Państwo radni już wiedzą, jakie są moje projekty czy moje pomysły na funkcjonowanie tego szpitala. Oczywiście mam nadzieję, że będziemy o tym dyskutować, bo pewnie wszyscy tutaj siedzimy, wszyscy zgadzamy się co do tego, że najgorsza sytuacja będzie wtedy, kiedy nie zrobimy nic. Tak? To od nas zależy, od Wysokiej Rady, jakie my decyzje będziemy podejmowali w stosunku do szpitala i jak one będą się przekładały na funkcjonowanie tej jednostki w przyszłości. Nam wszystkim zależy na tym, żeby ten szpital funkcjonował prawidłowo, żeby tam wszyscy potrzebujący mogli uzyskać profesjonalną pomoc, natychmiastową pomoc. Ale niestety musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie wszystko możemy załatwić w ramach funkcjonowania i możliwości funkcjonowania powiatu. Także ja apeluję o to, żebyśmy się spotkali w poszerzonym gronie, w gronie wszystkich radnych, z dyrekcją szpitala, żeby tam wyjaśnić wszystkie wątpliwości, zadać pytania te, które interesują wszystkich radnych. I myślę, że na tym spotkaniu też powinniśmy porozmawiać o tym, jakie działania będziemy podejmowali w stosunku do tego szpitala. Ja nie powiedziałem, że nasz szpital źle się dzieje, bo tutaj na działalność specjalnie szpitala nie narzeka. Gdzie były problemy, one były jakby załatwiane od ręki, ale gdzieś jest jakiś problem. I uważam, że tak, tu siedzimy, my go nie znamy. I dlatego tak uparcie ten problem dążę, żebyśmy my potem nie stali pod ścianą, gdzie społeczeństwo nam zarzuci, a gdzie była Rada Powiatu, co byście zrobili w tym temacie. Ja myślę, że nawet na tą komisję już by musiały być jakieś, bo my nawet nie znamy specjalnych zamierzeń, oczekiwań ze strony naszego szpitala, czym nas mogą zaskoczyć w najbliższych dniach. No, tego typu historie mi bardziej chodziło, żebyśmy jeszcze przed tą komisją ewentualnie się również nie zblamowali przed pracownikami szpitala, że naszą kompletną niewiedzą, indolencją w tym temacie, żebyśmy coś więcej na ten temat wiedzieli, bo to tak trochę mi wygląda jak Watykan, gdzieś z zewnątrz bardzo ładnie to wygląda, ale w środku, jak pokazuje historia, cuda się dzieją. Może zbyt ostre porównanie, ale no chciałbym wiedzieć, co tam się dzieje w naszym szpitalu. Dziękuję. Do zastrzeżeń przyjęliśmy sprawozdanie finansowe, bo przyjęliśmy je w oparciu o informacje biegłych, że sporządzone jest zgodnie z ustawą o rachunkowości, sztuką księgowania. Tu nie ma żadnej sprawy. Natomiast problem jest generalnie taki, że każda decyzja rodzi określone skutki. Te skutki właśnie żeśmy przyjęli. Pytanie należy postawić, czy jakie decyzje są, o przyczyny ubiegłorocznych i sprzed 2 lat strat. Na ten temat nic nie wiemy i jestem bardzo sceptyczny, panie starosto, że spotkanie nawet wszystkich radnych z pracownikami szpitala wniesie coś nowego. Nie wniesie nic. To jest moje zdanie. Nie wniesie nic, dlatego że będziemy po prostu mieli grono z jednej strony Lady i grono z drugiej strony Lady. Przecięty z radnych nie ma zielonego pojęcia, włącznie ze mną,
na temat funkcjonowania tak specyficznej jednostki, jaką jest jednostka służby zdrowia. To też ja szedłbym dalej niż kolega Burzyński. Mianowicie tu nie powinniśmy dążyć do tego, żeby wyłonić jakąś grupę ekspercką, lokalną, naszą, bo nie mamy merytorycznie siły do tego, żeby sytuację rozpoznać. Sądzę, że jedynie audyt zewnętrzny mocnej merytorycznie firmy może coś wnieść nowego, może dać odpowiedzi, czego unikać, a w jakim kierunku dążyć. Ja sądzę, że jest to moment bardzo istotny dla starostwa w tej chwili, bo tak czy inaczej zmierzamy nieuchronnie w kierunku prywatyzacji. Jeżeli tak, to starostwo w pewnym momencie jest udziałowcem. Jest trochę w innej roli. I ta pogłębiona wiedza na temat funkcjonowania szpitala, również od strony organizacyjnej, od strony podejmowanych decyzji, jest starostwu, uważam, na ten moment bardzo, bardzo potrzebna. Dziękuję. Ja przepraszam, nie chciałem wywoływać tak dużej dyskusji tutaj, jeśli chodzi o akurat ten mój wniosek. Ja akurat drugą kadencję jestem członkiem Rady Społecznej Szpitala Łódzkiego i mogę sporo powiedzieć na temat funkcjonowania tego szpitala i państwo właśnie to, że właściwie ten szpital do tej pory nie generował długów, a sytuacja taka jest od 2 lat, jest dla nas doskonałym elementem, jeżeli chodzi o rozmowy z ministerstwem. Mało tego, wydaje mi się, że ktoś w ministerstwie liczy, mierzy, waży, ma koncepcję, wizję. Ja nie chciałbym dowiadywać się o wizjach, misjach ministerstwa, tak jak o lekach onkologicznych, od dziennikarzy albo też od ordynatorów oddziałów. Wydaje mi się, że jeżeli sytuacja związana z brakiem leków tego typu w Polsce się może pojawić, to kto jak kto, ale pierwszy, który powinien poinformować społeczeństwo o takich kłopotach, powinien być minister bądź delegowany przez niego człowiek, przedstawiciel ministerstwa. Natomiast sytuacja dla mnie jest paradoksalna, dlatego że to dziennikarze informują społeczeństwo i szukają potwierdzenia u ordynatorów, że nie ma leków, bądź ich nie będzie. A zatem mój wniosek wynikał między innymi z takich przesłanek. Wydaje mi się, że ktoś bilansuje w skali kraju pieniądze, które są niezbędne na prowadzenie szpitali. Ktoś wie, że jeżeli ratownictwo medyczne, że tak powiem, wychodzi ze szpitali powiatowych, no to w jaki sposób to się wszystko ma bilansować. Dlatego w tym kontekście zgłosiłem swój wniosek i wydaje mi się, że on jest w pełni uzasadniony. Dziękuję. Odpowiadając koledze Eugeniuszowi, powiem tak, że jedno, że jedno nie wyklucza drugiego. Ja myślę tak, że radni posiadają jakiś zakres wiedzy na temat funkcjonowania szpitala. Chociażby z tego względu, że rada zatwierdza plan inwestycyjny szpitala, czyli to, co generuje wydatki. My zmieniamy ten plan inwestycyjny, zatwierdzamy sprawozdanie finansowe. Przedstawiciele Rady Powiatu, będące członkami Społecznej Rady Szpitala, uczestniczą w spotkaniach, na których są omawiane bieżące sprawy bezpośrednio dotyczące funkcjonowania tego szpitala. Także twierdzę, że radni jakąś wiedzę mniejszą lub większą na temat funkcjonowania tego szpitala na pewno posiadają. Rozmowa w takim gronie, w którym ja zaproponowałem, czy zresztą takie było stanowisko komisji, nie wyklucza dalszych działań. Ja uważam, że od czegoś trzeba zacząć. Można oczywiście od razu sobie sprowadzić audyt, trzeba za niego zapłacić. Trzeba przede wszystkim znaleźć pieniądze na ten audyt, bo to jest tutaj w tej chwili też będzie problem, gdzie tych pieniędzy trzeba będzie wyasygnować na tego typu dokument.
Niemniej, jeżeli radni uznają, że trzeba iść w takim kierunku, no to zarząd jest po to, żeby te zadania i uchwały rady zrealizować. Także to tam jest oczywiste. Ale myślę, że dobrym wstępem do rozmów na temat funkcjonowania szpitala w przyszłości będzie spotkanie z dyrekcją szpitala, nie tylko członków Komisji Zdrowia, ale wszystkich radnych. Po burzliwej dyskusji związanej z sytuacją finansową Chodzieskiego Szpitala Powiatowego nadszedł czas na realizację jednego z ostatnich punktów posiedzenia. Tym razem w imieniu Komisji Rewizyjnej wystąpił radny Henryk Zydorczak, a opinia przedstawiona przez Komisję Rewizyjną dotyczyła skargi jednego z mieszkańców Chodzieży na bezczynność starosty Chodzieskiego. Proszę Państwa, uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu Chodzieskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność starosty Chodzieskiego. Pan Jan Berdi, zamieszkały w Chodzieży w dniu 18 kwietnia 2012 roku, złożył skargę na bezczynność starosty w sprawie naruszenia przepisów ustaw Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz KPA. Sprawa skargi pana Jana Merlina była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Chodzieskiego w dniu 14 maja 2012 roku. Na tym posiedzeniu Komisja Rewizyjna zapoznała się m.in. z wyjaśnieniami kierowników Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Chodzieży. Komisja Rewizyjna stwierdziła również, że pan Jan Merlin 1 kwietnia 2011 roku złożył skargę na bezczynność starosty w sprawie wyjaśnienia działania Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa i sprawa ta była już przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję. Wówczas Rada Powiatu Chodzieskiego uchwałą nr 6/57/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność starosty chodzieskiego postanowiła uznać skargę za bezzasadną, ponieważ z uzyskanych wyjaśnień wynikało, że starosta chodziecki nie pozostał w zakresie objętym skargą bezczynny, a także odpowiadał na pisma i skargi pana Jana Merlina. Jednak otrzymane odpowiedzi nie satysfakcjonowały skarżącego, co nie mogło być uznane za bezczynność starosty chodzieckiego. W punkcie pierwszym skargi z 18 kwietnia 2012 roku pan Jan Merlin ponownie podnosi sprawę przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych od firmy Elmar z 20 marca 2007 roku, która była już przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komisję Rewizyjną. Komisja ustaliła, że w 2010 roku firma ta nie zgłaszała żadnych robót budowlanych. W dniu 23 sierpnia 2010 roku starosta chodziecki przyjął zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę, polegających na wykonaniu przyłącza wodociągowego do działki położonej w Chodzieży przy ulicy Kasprzaka. Przy ulicy Kasprzaka, też nie, nic lepszego. Do góry. Jest. Przy ulicy Kasprzaka, złożone przez innego inwestora, pana Sławomira Korkowskiego, które nie zostało opracowane przez osoby wymienione w punkcie drugim skargi. Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdziła, że obowiązek uzyskania zaświadczenia burmistrza o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego przewidziany jest wyłącznie w przypadku zgłoszenia robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, co w poruszonym przypadku nie było konieczne. Obowiązek taki wynika
to z artykułu 71 ustęp 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane. To jest dziennik ustaw z 2010 roku numer 243, pozycja 1623 z późniejszymi zmianami, punkt 3 skargi. Odrębnym od starosty chodzieckiego organem w zakresie nadzoru budowlanego zgodnie z powołaną wyżej ustawą prawo budowlane jest powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i do niego należy przeprowadzenie kontroli i stwierdzenie, czy nastąpiło odstępstwo od zgłoszenia wymagające pozwolenia na budowę. Punkt 4 i 6 skargi. Sprawdzanie czasu pracy nie leży w gestii pracowników starostwa powiatowego w Chodzieżu. Punkt 5 skargi. Zarzut, że starosta nie reaguje na pismo JOŚ adresowane do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Chodzieży, jest również bezzasadne, skoro pismo jest skierowane do innego organu, a nie do starosty. Jest to punkt 7 skargi. Odnośnie zarzutów zawartych w punkcie 8, 9 i 10 skargi, że pracownicy Wydziału Architektury, Budownictwa, Inwestycji i Zamówień Publicznych nie posiadają specjalizacji architektonicznej oraz oświadczenia starosty w dniu 16 grudnia 2012 roku o zatrudnianiu pracowników i wiary starosty w nieomylność swoich urzędników, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że nie są to zarzuty dotyczące bezczynności starosty jako organu, lecz działaniem starosty jako kierownika zakładu pracy, który zatrudnia pracowników na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Nie może być tu więc mowy o bezczynności organu. Natomiast jeżeli chodzi o zarzut zawarty w punkcie 8, że Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży wydaje dokumenty lub przyjmuje ELMAR bez wizji lokalnej, to zgodnie z artykułem 152 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, Dziennik Ustaw z 2008 roku nr 25, pozycja 150 z późniejszymi zmianami, prowadzący instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Zgłoszenie instalacji jest czynnością administracyjną i odbywa się w formie zawiadomienia, które organ ma obowiązek przyjąć po uprzednim sprawdzeniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony powietrza. W przypadku firmy ELMAR wszystkie niezbędne działania zostały przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Chodzieży wykonane i nie stwierdzono, by eksploatowana przez firmę ELMAR instalacja oddziaływała negatywnie na środowisko. Ponadto Komisja Rewizyjna zapoznała się z treścią pism załączonych przez pana Jana Mertyna do skargi, stwierdzając, że nie wnoszą one nic nowego do spraw poruszonych w złożonej skardze. W świetle powyższego Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę za bezzasadną, ponieważ z uzyskanych wyjaśnień wynika, że starosta chodziecki nie pozostał w zakresie objętym skargą bezczynny, gdyż podejmował czynności, które należały do niego jako organu administracji. Natomiast jeżeli nie odpowiadał na pisma niekierowane do niego, nie może to być uznane za bezczynność starosty chodzieckiego. Podobnie należy traktować poruszone przez skarżącego pana Jana Mertina zarzuty dotyczące starosty jako kierownika zakładu pracy. Zgodnie z przepisem artykułu 229 punkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jest Rada Powiatu. Ponieważ organem właściwym rozpatrzenia skargi stosownie do wyżej powołanego przepisu jest Rada Powiatu, podjęcie uchwały przez Radę Powiatu Chodzieckiego jest konieczne i uzasadnione.
Ostatnie posiedzenie radnych powiatu chodzieckiego trwało kilkadziesiąt, a nie kilka, jak do tej pory, minut. Mamy nadzieję, że burzliwa dyskusja sprawi, że chodziecki szpital przestanie borykać się z problemami finansowymi. Kolejne posiedzenie radnych już 30 maja. Będzie to posiedzenie absolutoryjne. Trudno już dzisiaj byłoby wyobrazić sobie kalendarz największych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych bez chodzieckich targów promocje. Te odbędą się już 2 czerwca, a my w specjalnej rozmowie z prezesem Chodzieckiego Klubu Gospodarczego Romanem Pietruszką i dyrektorem targów Dariuszem Boberskim chcieliśmy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w tym wyjątkowym przedsięwzięciu gospodarczym. Nasze spotkanie w końcówce maja z prezesem Chodzieckiego Klubu Gospodarczego to znak, że zbliżają się kolejne targi. Panie prezesie, które to już w historii? Panie redaktorze, są to już 17 targi. Według moich obliczeń jest to chyba druga impreza w Chodzieży, która odbywa się cyklicznie. Pierwszą imprezą są to warsztaty jazzowe, a drugie właśnie nasze targi, które organizujemy już po raz 17. Panie prezesie, mimo że przewodniczy pan przedsiębiorcom ziemi chodzieskiej, to jesteście grupą otwartą. Zapraszacie do wystawiania swoich produktów i usług podczas chodzieckich targów wszystkich przedsiębiorców z regionu, prawda? Oczywiście, targi są dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko z naszego miasta, także z powiatu, obojętnie kto chce, każdy może wziąć w nich udział, a wydaje nam się, że impreza, którą organizujemy już właśnie po raz 17, jest najlepszą formą do promocji dla tych młodych podmiotów gospodarczych, które mogą się tutaj właśnie zapromować, pokazać, jak i dla już starych weteranów, przedsiębiorstw, firm, które od kilkunastu lat są na naszym rynku, gdzie tutaj właśnie w tej atmosferze piknikowej mogą pokazać swoje osiągnięcia, dokonania. Moim zdaniem jeszcze jest to także fajna forma integracji między pracodawcą a pracownikiem, bo naprawdę dzieje się tu tyle rzeczy, że każdy znajdzie coś fajnego i sympatycznego. Wieloletni dyrektor targowy jest dzisiaj z nami, pan Dariusz Boberski. Panie dyrektorze, nie będzie brakowało atrakcji pewnie, znając panów zapał do organizacji tych przedsięwzięć i tych gospodarczych spotkań. Nie, myślę, proszę Państwa, że atrakcji nie zabraknie. 17. edycja, co roku Państwa zaskakujemy. Myślę, że w tym roku też Państwa miło zaskoczymy. Stałe punkty programu, na które Państwo czekają, to nasza coroczna loteria, w której nagrodami, o których mogę już powiedzieć na pewno, będzie to skuter, będzie to wycieczka zagraniczna, będą to meble. Będzie to wiele nagród niespodzianek, które ufundują sponsorzy w czasie trwania targów. Dodatkowymi atrakcjami będą imprezy, które odbywać się będą na Jeziorze Chodzieckim, czyli Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych i 50 lat chodzieckiego WOPR-u. Dodatkową atrakcją będą także mecze, które będą odbywały się tutaj na sąsiednich boiskach. Będzie to turniej międzynarodowy Old Boy. Zajęcia, jakie będą odbywać się tutaj na naszym piasku, czyli turniej firm, który naprawdę przyciąga wielu sympatyków. Także trudno wyliczyć wszystkie niespodzianki, które przygotowaliśmy. Myślę, że ich nie zabraknie. Będzie na pewno tego wiele. Targi kończymy o godzinie 17. Kolejna nowość, którą wprowadzamy w tym roku, to osoby odwiedzające targi poznają już zwycięzców targowych dzwonów już o godzinie 17, kiedy wyniki przedstawimy na scenie i zwycięzcy wejdą na tą scenę. Stały punkt programu, który wprowadziliśmy już 2 lata temu, kiedy zrobi się nieco ciemniej tutaj, kino letnie i niespodzianka dla mieszkańców Chodzieży i okolic, film no kultowy już, King Size, i po zakończeniu na naszym niebie pokaz sztucznych ogni. Także to, powiem, nieliczne tylko atrakcje, które czekają na gości odwiedzających 17. edycję targów. Panie dyrektorze, ilu mamy wystawców, którzy zgłosili swój akces już? Zostały, powiedzmy, 2 tygodnie do targów i na dzień dzisiejszy mamy liczbę podobną jak do zeszłego roku, więc mam nadzieję, że przekroczymy liczbę wystawców z roku ubiegłego. Być może zbliżymy się do rekordu niecałych 60 firm z lat poprzednich. Panie dyrektorze, panie prezesie, Chodziecki Dom Kultury również włącza się w organizację tegorocznych targów, bo wiem, że nie brakowało wielu wokalistów, którzy prezentowali swoje umiejętności wokalne, prawda, podczas tych naszych spotkań. Dom Kultury, Chodziecki Dom Kultury jest już stałym współorganizatorem naszych targów. Będzie przegląd twórczości naszych najmłodszych mieszkańców Chodzieży i okolic, zarówno tych śpiewających, tańczących, skaczących,
Cały program artystyczny przygotował Chodziecki Dom Kultury. Jest to jeden z wielu współorganizatorów, bo będzie to także Chodziecki MOSiR, Urząd Miejski, także firmy chodzieckie, które, muszę przyznać, bardzo mocno włączyły się w współorganizację tegorocznej imprezy i myślę, że o tym powie tutaj prezes Chodzieckiego Klubu. Panie prezesie? Tak, tak. Każda impreza to są pieniążki. Aby to zorganizować, potrzebni są sponsorzy. I tutaj podziękowania dla naszego generalnego sponsora Banku Spółdzielczego w Chodzieży, jak i Enei, i Browar Gątyniec, i także wszystkim współorganizatorom, którzy włączają się właśnie w organizację tej imprezy. Przy okazji chciałbym jeszcze dodać, bo Darek nie wymienił, że także do wygrania będą loty szybowcem. To też na pewno jakaś atrakcja. Niespodzianka i, panie prezesie, niespodzianka, zwłaszcza dla tych, którzy wyjdą na scenę i będą musieli się wykazać odwagą, żeby wsiąść do szybowca. Mogę powiedzieć, że taki szybowiec będzie znajdował się na terenie targów. Będzie można wsiąść do szybowca, zobaczyć go z bliska. Powiem jeszcze, że oprócz tych wycieczek zagranicznych, które przygotowaliśmy w nagrodach, będzie rozstrzygnięcie konkursu, który już trwa. Jest to konkurs fotograficzny, którego organizatorem jest Chodziecki Klub Gospodarczy i Miejskie Koło Platformy Obywatelskiej pod tytułem Popatrz na Chodziecki Biznes. Muszę przyznać, że te nagrody są bardzo atrakcyjne. 3 równorzędne nagrody, są to 3 wyjazdy studyjne do Brukseli. Myślę, że bardzo atrakcyjna nagroda. Prace wpływają i rozstrzygnięcie nastąpi właśnie na scenie targowej. Ostatnia okazja w takim razie, panie dyrektorze, aby zaprosić naszych mieszkańców, naszych telewidzów do wzięcia udziału w tej imprezie targowej. 2 czerwca start o godzinie 10, oficjalne rozpoczęcie o godzinie 11. Zakończenie o 17, ale myślę, proszę Państwa, że będziemy tutaj wspólnie z wystawcami, gośćmi, sportowcami, zarówno na wodzie, na boisku, mam nadzieję, że jeszcze w powietrzu, przez cały dzień. Pan prezes? Ja także zapraszam, bo jeżeli Państwo chcecie w miły sposób spędzić ten dzień, to nie może Was tutaj zabraknąć, a przy okazji możecie Państwo wyjść stąd, wyjechać z cenną nagrodą. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że do samego końca przyjmujemy zgłoszenia na nasze targi, jeżeli ktoś się zdecyduje. Proszę złożyć zgłoszenie, a na pewno będziecie mogli Państwo uczestniczyć w tym ważnym dniu dla naszego Chodzieckiego Klubu Gospodarczego i naszego Chodzieckiego Biznesu. W połowie maja dyrekcja i pracownicy Chodzieckiego Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych wzięli udział w wyjątkowej gali, która odbywała się w Poznaniu, a związana była z nadaniem tej wyjątkowej i bardzo ważnej w Chodzieży placówce certyfikatu jakości w edukacji. Zespół Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych ma już na swoim koncie wiele sukcesów, a wychowankowie tej placówki osiągają sukcesy nie tylko naukowe, ale również sportowe. Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością i Kapituła Konkursów Jakościowych zapraszała dyrekcję i pracowników Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych działających w Chodzieży do wzięcia udziału w uroczystej gali pod nazwą Najwyższa Jakość. Głównym celem tego stowarzyszenia jest wyróżnianie najlepszych podmiotów gospodarczych, jak i tych, które działają w sferze oświaty. W gronie dostojnych laureatów w tym roku znalazła się właśnie ta chodziecka placówka. To ogromny prestiż i niebywałe wyróżnienie. To już słowa Gorgoniusza Przybyszewskiego, głównego dyrektora Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych działających w Chodzież. W dzisiejszym wydaniu Panoramy Chodzieckiej przenosimy się na poznański Stary Rynek, dokładnie do Pałacu Działeńskich. Przed nami gala podsumowująca drugą edycję w 2012 roku programu Najwyższa Jakość. Proszę Państwa, dziś nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa, którym strategia jakości przyniosła sukces, a ich starania w dziedzinie zarządzania jakością oraz w sferze jakości produktów i usług zostały dostrzeżone i nagrodzone certyfikatami Najwyższa Jakość, a także wyróżnieniami indywidualnymi Menedżer Najwyższej Jakości i IKAR Biznesu. To pewna nowość, to wyróżnienie również będzie dzisiaj wręczane firmom. Państwo pozwolą, że się przedstawię. Nazywam się Andrzej Ogórkiewicz. Na co dzień jestem związany z Radiem Merkury Poznań. Jeżeli ktoś z Państwa słucha tego radia bardzo wcześnie, to wtedy możemy się spotkać codziennie. W imieniu gospodarzy dzisiejszego spotkania, przewodniczącego kapituły konkursowej Najwyższa Jakość profesora Wiktora Gabrusewicza, od razu muszę Państwa poinformować, że pan profesor jest jedną z ofiar korków. W związku z tym dotrze do nas później. A także wiceprezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Badań nad Jakością, pana Przemysława Rzemienieckiego. Redaktora naczelnego magazynu Biznes Wielkopolska, pana Piotra Laskowskiego. Pani dyrektor Anny Majka
z Centrum Badań i Monitorowania Jakości. Dla wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych to jest miejsce na Nowogrodzkiego Państwa. A certyfikat otrzymuje zespół prywatnych szkół ponadgimnazjalnych i prywatne gimnazjum w Chodzież. Dyrektorem szkoły jest pan Gordoniusz Przemyszewski. Udział w uroczystościach oprócz przedstawicieli zespołu prywatnych szkół ponadgimnazjalnych wzięli również starosta chodzieski Julian Hermaszczuk oraz burmistrz Chodzieży Jacek Gursz. A to już uroczysty moment wręczania tego certyfikatu, który z pewnością już niebawem zawiśnie na ścianach tej właśnie chodzieskiej szkoły. Kiedy w 2004 roku wręczono mi tutaj certyfikat najwyższa jakość, powiedziałem, że wyróżnieni nie spoczywają na laurach. Potwierdzeniem tego jest dzisiejszy dzień, gdzie po raz czwarty zespół prywatnych szkół w Chodzieży otrzymuje to wysokie wyróżnienie. No, certyfikat zobowiązuje i zobowiązał nas do jeszcze lepszej pracy całą społeczność szkolną. Muszę powiedzieć, że szkoła jest szkołą nowoczesną, jest szkołą przyjazną, profesjonalną, piękną szkołą. To jest zasługa nauczycieli, uczniów i administracji, ale również to jest zasługa naszych władz. Chciałem tu powiedzieć starosty powiatu i burmistrza, którzy zawsze serdecznie wspierają nasze poczynania. Szkoła zapewnia pełen proces realizacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. I tyle może. Dziękuję bardzo. Chciałem podziękować na wysokim kapitule, że doceniła nas również już czwarty raz. Serdecznie dziękuję. Szanowni panowie, no bardzo się cieszę, że w takim właśnie doborowym towarzystwie dzisiaj tutaj w tej pięknej sali jesteśmy. Z tych certyfikatów z tej palety, że tak powiem, wyróżnień wynika, jaka to złożona jest jakość, że to nie jest tylko porównanie normy z wykonaniem. Mamy tutaj, że tak powiem, no wypada mi, bo się spóźniłem, ale na końcu powiem, powitać wszystkich właśnie tych wyróżnionych prezesów, właścicieli, dyrektorów, rektorów, samorządowców, no i przede wszystkim pracowników, załogi tych wspaniałych przedsiębiorstw. Część certyfikatów firmy osiągnęły po raz pierwszy i im gratuluję szczególnie. Ale znaczna część przedsiębiorstw i firm osiągnęła to po raz kolejny. Właśnie kilka osób to podkreśliło, ale chyba najlepiej to pan dyrektor Słodzieży powiedział. Otrzymanie certyfikatu nie kończy procesu bitwy o jakość. Nie spoczywamy na laurach, nie? Dopiero to się rozpoczyna. Uzyskać certyfikat nie jest trudno. Utrzymać go, ponawiać, to jest zadanie dla tych, którzy ten certyfikat otrzymają. Proszę Państwa, certyfikat Państwo otrzymujecie i ten certyfikat jest wyrazem czego? Jest on wyrazem pewnych osiągnięć. Pewnych osiągnięć w tym obszarze jakości. To się ma przełożyć, często mówimy, na wyniki finansowe firmy, na pozycję firmy na rynku, na rozwój rynku. I to jest na pewno słuszne. Ale ktoś tutaj też powiedział na tej sali bardzo mądrą myśl. Proszę Państwa, jakość nie jest tylko dla wykonawcy. Jakość jest także dla odbiorcy. Korzyść dla odbiorcy, dla konsumenta jest dzisiaj bardzo ważna. Firma musi się dzielić
konsumentem. Dopiero właśnie ten podział tych korzyści, moich z tytułu zysku i tego, co klient uzyska, to dopiero jest wielki sukces. Arystoteles powiedział tak: etyka kończy się tam, gdzie tylko króluje biznes. Więc trzeba dążyć do zysku, trzeba dążyć do osiągnięcia sukcesu finansowego i rynkowego, ale musimy ciągle myśleć o klientach, o korzyściach dla klientów, bo tylko wtedy firma wygra, jeżeli da klientom większą korzyść niż konkurent daje. I życzę Państwu, żeby te certyfikaty, które otrzymaliście, ci co po raz pierwszy i po raz kolejny, właśnie żeby one Państwa nie usypiały, żebyście Państwo w dalszym ciągu pracowali nad jakością, a ponadto ciągle, mówię, myśleli nie tylko o swoich zyskach, ale też i zyskach, korzyściach klientów. To będziecie mieli zawsze pełno klientów. A Ford powiedział tak: jak się coś dobrze zrobi, to zyski same przyjdą, ale najpierw trzeba coś zrobić dobrze. To wtedy będziemy mieli też i efekty. Dziękuję bardzo. Dyrekcji i pedagogom Zespołu Prywatnych Szkół Ponadgimnazjalnych oczywiście serdecznie gratulujemy, wierząc w to, że ten certyfikat przełoży się na jeszcze wyższą jakość nauczania w tej szkole. Dużymi krokami zbliża się do nas okres letni. To czas wytężonej pracy przede wszystkim dla pracowników i ochotników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Oni to co roku dbają przecież o nasze bezpieczeństwo na akwenach powiatu chodzieskiego. To jeden z głównych tematów konferencji zwołanej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego, Oddział Miejski w Chodzież. Konferencja jest poświęcona weekendowi naszemu 1 do 3 czerwca, w którym to w Chodzieży będziemy mieli możliwość pokazania Państwu paru imprez. Wśród nich, proszę Państwa, będą Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych, targi promocyjne organizowane przez Chodzieski Klub Gospodarczy. Następnie w dniu 2 na Stadionie Chodzieskim odbędą się Mistrzostwa w piłce nożnej Old Boyów z udziałem 20 ekip, w tym ekip również zagranicznych. I na zakończenie weekendu w dniu 3 w niedzielę odbędzie się, proszę Państwa, uroczystość
jubileuszowa 50-lecia istnienia WOPR na terenie Chodzieży. Chcielibyśmy pokrótce Państwa z poszczególnymi imprezami zapoznać bliżej. Wobec tego może tak kolejno prosimy o mistrzostwach skuterowych kolegę Andrzeja Radomskiego. Można na siedząco, czy tak? Tak, oczywiście. Że się dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w wielkim skrócie każdy z Państwa otrzymał informację na temat tych zawodów do wykorzystania. Przypomnę, że najpierw takie małe przeprosiny. Ten program minutowy do końca się zmieniał i dopiero dzisiaj organizujemy konferencję prasową, ale wszystko jest ok. Chciałbym poinformować Państwa, że skutery wodne w Polsce są stosunkowo młodą dyscypliną sportu, co nie znaczy, że ten sport nie reprezentuje bardzo wysokiego poziomu. Dodam, że od zawodników, którzy startują w klasach skuterów wodnych, wymaga się naprawdę znakomitej koordynacji wzrokowo-ruchowej, także przygotowania fizycznego, także, proszę Państwa, refleksu, no i także zdolności tak zwanych manualno-technicznych, bo jest to sport, rzecz jasna, techniczny. Dodam, że w Chodzieży startować będą skutery najnowszych generacji, czyli będą to już bolidy, skutery mknące po tafli jeziora z prędkościami do 150 na godzinę w tych klasach runabout. O tych klasach Państwo macie w materiałach tutaj charakterystykę tej klasy podaną. Przy czym od razu dodaję, że to jest dość skomplikowane, te skutery wodne, ta strona techniczna. No tym niemniej mamy znakomitą komisję techniczną tutaj, która będzie nad tymi wszystkimi sprawami tutaj czuwała. Jeśli chodzi o formułę organizacji Mistrzostw Polski w skuterach, to trochę nam żal, że w Chodzieży nie będzie możliwości oglądania konkurencji freestyle. Polega to na tym, że zawodnicy na skuterach wykonują różnego rodzaju wspaniałe ewolucje, jak również nie wystartują kobiety, ponieważ w roku ubiegłym odbywały się także Mistrzostwa Polskie w kategorii kobiet. No niestety podczas pierwszej eliminacji Mistrzostw Polski na Święcajtach, to jest taki wielki akwen Mazury, już nie było kompletu po prostu zawodników i ta klasa, jak mówią motorowodniacy, nie została otwarta. Ponadto główny ciężar organizacji tych zawodów w tym roku wziął na siebie oddział miejski WOPR-u. Nie jest to impreza no, tak przygotowywana w tej formule jak ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, patronaty honorowe, przewodniczący komitetów organizacyjnych itd., itd. Jest to impreza bardzo trudna, jeśli chodzi o organizację. Dodam tylko, że trzeba ustawić aż 50 boi na akwenie. Państwo macie schemat trasy w tych materiałach, chociaż ten oficjalny schemat tutaj podamy za moment, zinterpretujemy na tablicy ogłoszeń. I chciałbym dodać jeszcze takie inne ciekawostki, bardzo ważne moim zdaniem. Ostatni raz zawody w klasie skuterów wodnych, była to piąta eliminacja Mistrzostw Polski, odbyły się 11 lat temu. Było to w roku 2001, łącznie z mistrzostwami chyba świata w 250. No i taka ciekawostka, będą startowali też w tych zawodach zawodnicy, którzy startowali 11 lat temu. Ponadto będziemy na starcie mieli zawodników, którzy startowali w najbardziej prestiżowych imprezach skuterach wodnych na świecie. Mam tu na myśli Mistrzostwa Świata Federacji IGSBA. Jest to taka Światowa Organizacja Skuterów Wodnych. Zawody odbywają się w Arizonie i w takich zawodach startuje, to nie jest żadne tutaj żaden przekręt, około 750 skuterów, oczywiście w różnych kategoriach. I nasi też w tych zawodach startowali. Oczywiście prezentacja tych zawodników będzie miała miejsce w czasie zawodów. Ja tutaj już nie będę tego tematu rozszerzał ze względu na brak czasu. Ponadto będą startować także zawodnicy, którzy startowali w takich bardzo ciekawych zawodach, które nazywają się Adria Cup. To są nieoficjalne mistrzostwa Europy skuterów wodnych. W Polsce tylko raz odbyły się zawody Adria Cup na Malcie w Poznaniu. Było to w roku 2010. No i właśnie Polacy też znakomicie się zaprezentowali w tych zawodach. Dodam, że Polacy w rankingu ogólnoświatowym, 39 państw jest w tym rankingu ujętych, zajmują 19 miejsce. Wbrew pozorom jest to bardzo dobra lokata, biorąc pod uwagę, że no, tradycji w tym sporcie wielkich naprawdę nie ma.
I taka inna ciekawostka, to szczególnie zainteresuje kolegę Mariusza Markowskiego, najlepszy zresztą tygodnik, serwis sportowy, będzie startował w tych zawodach syn znakomitego żużlowca Jurka Gryta, który startował w barwach żużlowca, w barwach Rowu Rybnik. Mówię to nie bez jakiejś tutaj, tak tylko w powietrze, dlatego że w genach wielu zawodników ma po prostu to zamiłowanie do sportów motorowych i Darek Gryt jest właśnie synem znakomitego żużlowca Rowu Rybnik, Jerzego Gryta, 6 razy mistrz Polski, 3 razy brązowy medal, jeździł razem z Wyględą i Tkaczem i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, te wszystkie materiały macie przekazane w tej informacji do wykorzystania medialnego. Ja jestem do Państwa dyspozycji także w czasie zawodów. Jeżeli jakiekolwiek byłyby pytania, to oczywiście bardzo chętnie jestem do dyspozycji i wypada mi tylko zaprosić wszystkich na skutery wodne. Będzie naprawdę wspaniałe widowisko motorowodne. Dodajmy, że będzie możliwość oglądania zawodów z przystani Chodzieckiego Klubu Żeglarskiego, także z przystani Halsu. Trasa będzie ustawiona właśnie tutaj na wysokości przystani wzdłuż promenady, w przeciwieństwie do zawodów na tym klasycznym trójkącie tych zawodów motorowodnych. Jest to druga eliminacja Mistrzostw Polski. Plan eliminacji przewiduje w tej chwili 6 eliminacji Mistrzostw Polski. No nie wiadomo, czy wszystkie się w sumie odbędą. Pierwsza odbyła się na Święcajtach, jak już powiedziałem, w bardzo trudnych warunkach pogodowych, z doskonałą obsadą. Ilu zawodników przyjedzie do Chodzieży? No spodziewamy się około 35 skuterów. Także tu w Chodzieży wystartują amatorzy, którzy zawodnicy nie posiadający licencji, ale spełniający pozostałe kryteria, czyli posiadający minimum stopień tego sternika motorowodnego. Jest to wielka niewiadoma. Zobaczymy, jak się zaprezentują. Czyli 2-3 czerwiec, wspaniały weekend ze skuterami wodnymi nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży. Dwa słowa, proszę Państwa, jeszcze do wypowiedzi kolegi Andrzeja Radomskiego. Sport skuterowy generalnie rzecz biorąc ze względu na rozwój, znaczny rozwój jego w ostatnich latach jest bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o ilość klas startujących. Dla Państwa, że tak powiem, prostszego rozpoznawania skuteru chciałbym tylko tyle powiedzieć, że generalnie możemy te zawody podzielić na skutery klasy stojące i klasy siedzące. To jest taki najprostszy, że tak powiem, podział. Klasy stojące są to skutery klas jet, natomiast w klasach klasy siedzące nazywamy klasą runabout. Skutery obecnie, proszę Państwa, mają bardzo szerokie zastosowanie, oprócz oczywiście nie tylko startu w zawodach, przyjemności z samej rekreacji motorowodnej, uprawiania tego sportu są bardzo w tej chwili poważnie wykorzystywane również w ratownictwie wodnym. Chciałem również zaznaczyć, że do wypowiedzi kolegi Andrzeja, że zawody, które odbywają się w Arizonie, odbywają się rzeczywiście według wiodącej na świecie federacji IJSBA, tak jak kolega zaznaczył, i wszystkie z tych imprez są zabezpieczane przez grupę ratowników z Polski, tylko i wyłącznie z Polski, pana Mirosława Kukułki, która się po prostu w tym bardzo wysoko wyspecjalizowała i że tak powiem po raz szósty uczestniczy w Ameryce w zabezpieczaniu Mistrzostw Świata. U nas oczywiście ta grupa również będzie na wodzie pracowała w charakterze i zabezpieczenia i w charakterze sędziów na trasie. W Panoramie Chodzieskiej regularnie relacjonujemy dla Państwa wernisaże i przedsięwzięcia kulturalne, które odbywają się w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży. Jednak ostatni wernisaż zachwycił chyba wszystkich, którzy odwiedzili wnętrza chodzieskiego MDK, a to za sprawą wystawy zatytułowanej Oblicza Szkła. W 1957 roku na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstała pierwsza pośród wszystkich w Polsce szkół artystycznych dydaktyczna pracownia witrażu. Założona i prowadzona przez Edwarda Kwiatkowskiego, szybko stała się ważnym ośrodkiem kształcenia uznanych twórców oraz wybitnych specjalistów w zakresie konserwacji witrażu. Jej pozycja była tak silna, że pomimo śmierci mistrza w 1971 roku przetrwała i w dalszym ciągu kształci adeptów tej trudnej sztuki w zakresie witrażownictwa, szkła termoformowanego i unikalnego
komunikatowego tworzonego w Hutach. Do chwili obecnej w pracowni tej pobiera naukę ponad 200 studentów, spośród których wielu założyło własne, znaczące pracownie zajmujące się projektowaniem i realizacją witrażu oraz jego konserwacją. Tak o swoich studentach pisze autor wystawy Andrzej Kałucki. Z artystą mogliśmy spotkać się 11 maja w Młodzieżowym Domu Kultury. Pięknie Państwa witam na kolejnej wystawie przygotowanej w Salonie Artystycznym Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży. Jak widzicie Państwo, wystawa nietypowa i dodam jeszcze długo oczekiwana w Chodzieży. Tytuł wystawy Oblicza Szkła myślę, że nie wymaga komentarzy. Wszystko w tytule jest zawarte. Jednakże prezentujemy 6 wystawców. Spytacie Państwo, co łączy tych artystów? Zaczęłam szukać punktów wspólnych. Wiadomo, że wszyscy są absolwentami Wydziału Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, po pierwsze. Po drugie, wszystkich zafascynowało szkło. Po trzecie, wszyscy pracowali w pracowni witrażu razem z panem Andrzejem Kałuckim. Pana Andrzeja Kałuckiego pewnie większość Państwa pamięta z wystawy, która była u nas. Było to wielkie wydarzenie. To była chyba wystawa, którą odwiedziło najwięcej gości. Drodzy Państwo, czekaliśmy dość długo, ale zdołaliśmy doczekać się jeszcze 2 artystów. Przyjechało poza panem Andrzejem Kałuckim, przyjechała do nas pani Ania Kola, którą serdecznie witam. I pani Paulina Kraszon-Paczkowska. Tak. Zanim oddam głos, to pozwólcie Państwo, oddam głos pani komisarz wystawy, a przedtem jeszcze pani Markowskiej Gabrieli, to pozwólcie Państwo, że podziękuję panu Andrzejowi Kałuckiemu za to całe przedsięwzięcie, bo to przedsięwzięcie trwało długo. Najpierw były rozmowy przez telefon długie i zawzięte, potem pan Andrzej sam osobiście aranżował i montował wszystkie tutaj elementy, wszystkie witraże. Także chciałam serdecznie podziękować panie Andrzeju. Bez pana tego by tu nie było, także jesteśmy bardzo zobowiązani. I chciałam dodać jeszcze, że pan Andrzej obiecał, że jeszcze w maju pojawi się w Chodzieży z dodatkowymi witrażami, takimi typowo komercyjnymi. Także cieszę się bardzo już dzisiaj i trzymam pana Andrzeja za słowo, że tak to się odbędzie. Drodzy Państwo, zanim oddam głos, jak mówiłam pani komisarz Izabeli Kostrzewie, oddam głos pani Gabrieli Markowskiej, kierownikowi Wydziału Oświaty, która w imieniu starosty powie kilka słów. Serdecznie Państwa witam w imieniu pana starosty Chodzieskiego. Bardzo żałuję, że nie może uczestniczyć w tymże wernisażu. Natomiast z tego co wiem, to będzie wystawa trwała dłużej i na pewno pan starosta tutaj zajrzy nie jeden raz. Bardzo Państwu dziękujemy, że Państwo przyjęli, no szczególnie panu profesorowi, że przyjęliście Państwo zaproszenie, pani dyrektor, no i pani dyrektor za to, że podjęła taki trud i przyjemność, ażeby właśnie zaprosić tutaj Państwa i żebyśmy mogli cieszyć się pięknem tego szkła, które Państwo nam zaprezentowaliśmy. No i nie ulega wątpliwości, że przyszły osoby wrażliwe już na sztukę, ale cieszymy się, że Państwo będziecie na poczucie naszej estetyki bardzo poważnie wpływać swoimi pracami. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. No i nie ulega wątpliwości, że cieszymy się również na te prace, które może nam się uda nabyć i mieć u siebie i cieszyć oko w swoim domu. Także bardzo serdecznie dziękujemy. No i do następnego razu oczywiście. Dzień dobry Państwu. Jeszcze piękny całkiem dzień, nieco duszny. Ale myślę, że wszyscy przyszliśmy tu po to, żeby kontemplować sztukę. Myślę też, że większość z Państwa, pamiętając tę pierwszą wystawę z 2000 roku, spodziewała się zobaczyć witraż w takiej konwencji średniowiecznej. Konwencji, która miałaby promować Boga. A okazuje się, że to szkło, oblicza szkła są nieco inne.
wachlarz średniowieczny, swoisty kalejdoskop Pana Boga, dany gawiedzi, która miała oswoić się z trudną, myślę, do udźwignięcia kulturą chrześcijańską. Całe szczęście, że szkło może też nas dotykać w inny, ale równie zaczarowany sposób. Oblicza szkła, które przed nami odkrył pan Andrzej Kałucki i drogie panie, to szkło, które w sposób subtelny ulega harmonii z naturą. Szkło, które transparentne, daje światło malarstwu zamiast blejtramu płótna. Szkło, które staje się swoistym rzeźbiarskim przedstawieniem i szkło, które wreszcie w nowatorski sposób nawiązuje do techniki witrażu i oszałamia tym konceptem. Myślę, że kiedy tu Państwo szli, świat jawił się w dwóch kolorach. Tak najczęściej jest, żyjemy w tych dwóch kolorach. Myślę, że ten świat kreacji barwny, świat pomysłów nietuzinkowych, świat przede wszystkim ogromnej pasji w pracy ze szkłem naszych gości będzie dla Państwa dzisiejszego wieczoru pięknym kolorem. A świat już tych dwóch się nie zamknie. Bardzo dziękuję. Ja jako prowokator tego spotkania postanowiłem się, choć powiedzmy czuję się artystą, twórcą, zachować się mniej egoistycznie. Zatem zaprosić, stworzyć taką nową formułę wzajemnych spotkań, czyli z młodymi twórcami, artystami, którzy potrafią udowodnić, że są kreacyjni, szczególnie w tej materii. I ujmując tutaj tę piszczel, miałbym ochotę oddać hołd właśnie starożytnym Babilończykom, którzy już 5000 lat temu stworzyli właśnie szczególną materię szkło pośród dwóch żywiołów, wody, ognia, pośród dwóch materiałów, popiołu, piasku, stworzyli właśnie tę szczególną, zaczarowaną materię szkło, którą my wykorzystujemy do własnej twórczości, kreacji. Każdy w sposób indywidualny. To dzięki nim, dzięki tym właśnie pierwotnym hutnikom, zostało stworzone przepiękne na świecie rzemiosło, które zostało uniesione w pewnym momencie do rangi sztuki. Właśnie w tymże średniowieczu zostało uniesione pod nieboskłon szczelistych katedr. Zatem my i ja przede wszystkim zacząłem od witrażu tradycyjnego. I w tym momencie byłem jakby trochę zamknięty i ograniczony jakby w tym szczególnym świecie, ale sam rozwijając się w międzyczasie poprzez techniki termoformowane, techniki, które można realizować w hucie szkła, przeniosłem to jakby doświadczenie na pracownię dydaktyczną. Jedyną, która dawno, dawno temu powstała w 1959 roku na Wydziale Sztuk Pięknych i dzięki której jesteśmy absolwentami, udowadniając, że oto kreacja tejże materii północnej Polski jest szczególna. Jeżeli Wrocław, środowisko wrocławskie, Akademia stworzyła sobie, ukuła dzięki profesorowi, jednemu z profesorów, pojęcie klanu szklarzy, to ja mam ochotę taką grupę stworzyć również na północy. Przyjęliśmy tutaj po to, aby Państwu się właśnie w tej szczególnej materii pokazać. Reprezentując tutaj, właśnie przedstawiając Anię Kole, Paulinę Kaczor-Paczkowską, które każde w sposób indywidualny traktują swoje tworzywo. Wernisaż prac prezentowany w Młodzieżowym Domu Kultury przeszedł do historii jako niezwykle udany, a świadczy o tym chociażby wysoka frekwencja podczas ostatniego wernisażu. Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury zapraszają wszystkich mieszkańców regionu chodzieckiego do odwiedzania tego miejsca jeszcze przez kilka dni. A my już z niecierpliwością czekamy na kolejny wernisaż prac i kolejne spotkanie z artystą, które pewnie już niebawem. Dojrzali artyści swoje prace prezentują w Młodzieżowym Domu Kultury, a ci trochę młodsi mieszkańcy Chodzieży na specjalną wystawę zapraszali do Miejskiej Biblioteki Publicznej, a to za sprawą przedsięwzięcia, którego sami byli autorami.
Tym razem najmłodsi podopieczni Chodzieskiego Przedszkola nr 2 imienia Szewczyka Dratywki prezentowali swoje prace plastyczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wprawdzie wystawa się już zakończyła, ale jak podkreślają pracownicy Chodzieskiej Biblioteki, spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Popatrzcie wszyscy na mnie. Halo! Przyszliśmy dzisiaj do Biblioteki Publicznej, ale nie do tego pomieszczenia, do którego zawsze przechodzimy, tam gdzie się spotykamy i czytamy sobie bajeczki, tylko przyszliśmy dzisiaj do sali, gdzie odbywają się piękne wystawy. Tak? To jest sala wystawowa biblioteki. Tutaj zawsze na tych pięknych ścianach, za tymi ramami, dorośli wystawiają swoje prace. Ale od poniedziałku jest jakaś niezwykła wystawa. Poznaliście swoje prace? Nie ma wszystkich, bo słuchajcie, pomieszczenie jest malutkie i tylko mogliśmy wybrać niektóre. Ale niektóre prace pojechały daleko bardzo, pojechały aż do Krakowa i tam są w takim miejscu, gdzie będzie konkurs z całego kraju, wszystkich prac, wszystkich dzieci. To jest Centrum Edukacyjne bliżej przedszkola i teraz właśnie czekamy, aż się rozstrzygnie konkurs i może dostaniemy jakąś nagrodę. Tymczasem dzisiaj możemy oglądać tam piękną wystawę i myślę, że powiecie mi, o czym malowaliście. Co ta wystawa przedstawia? Chodzic. Tak. Obrazy. Tak, ale o czym? O mieście. O naszym mieście pięknym. Tak. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj, chodźcie jeszcze wszyscy chłopaki, zaprosili wszystkich mieszkańców Chodzieży do oglądania waszych obrazków. Chcielibyście, żeby przyszli wszyscy obejrzeć? Tak. No my serdecznie zapraszamy. Powiecie ładnie wszyscy. Zapraszamy. Zapraszamy. Na wystawę, która będzie trwała do 18 maja. Serdecznie zapraszamy wszystkich, żeby przyszli podziwiać, jakie mamy piękne zdane dzieci. Cieszymy się bardzo, że możemy u nas w bibliotece prezentować pracę naszych kochanych przedszkolaków. Wyobraźnia i pomysły dzieci są tak ogromne, czego dowodem jest ta kolorowa wystawa. Zachęcamy do zwiedzania tej wystawy. Dla większości spośród tych młodych ludzi był to pierwszy wernisaż prac. Jesteśmy przekonani, a to już słowa głównych organizatorów tego plastycznego spotkania, że jednak nie ostatni. Już dzisiaj z niecierpliwością czekamy na kolejne wystawy. Kto wie, może kolejna również odbędzie się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Budzyńskie przedsiębiorstwo Komfort nierozerwalnie już od 40 lat związane jest z dynamicznym rozwojem ziemi chodzieskiej. Pewnie sukcesu tej firmy nigdy nie byłoby, gdyby nie postać prezesa i właściciela firmy Jana Kubackiego. W miniony piątek w margolińskiej restauracji Komfort odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 40-lecia istnienia firmy. W dzisiejszym wydaniu Panoramy krótka relacja z tego wydarzenia i zaproszenie do obejrzenia szerszej relacji w kolejnym wydaniu naszego programu. Budzyńskie przedsiębiorstwo Komfort ma już 40 lat. Uroczystości jubileuszowe odbyły się w margolińskiej restauracji prowadzonej przez tę firmę w miniony piątek. Nie brakowało m.in. starosty chodzieskiego Juliana Hermaszczuka. Obecny był również wójt gminy wiejskiej Budzyń Marcin Sokołowski i gospodarz miasta i gminy Margonin Janusz Piechocki. Ten ostatni związany był z Komfortem zawodowo przez kilka lat. Jak podkreśla, bardzo mile wspomina ten okres. Mowa oczywiście o czasie, kiedy Janusz Piechocki nie był związany z samorządem. Obecni byli również kontrahenci spoza granic kraju i przyjaciele budzyńskiego Komfortu. Pojawiające się białe limuzyny to znak, że w margonińskiej restauracji Komfort w miniony piątek działo się coś niesłychanie ważnego. Dzisiaj tylko kilka chwil z tego wydarzenia, a za tydzień obszerna relacja w panoramie. Witać się nie będę, bo się z wszystkimi witałem. Drugi stres w życiu taki przechodzę. Pierwszy to był ślub. To się udało. A dziś to nie wiem. Słuchajcie, na specjalne zaproszenie prezesa z okazji 40-lecia firmy przyleciała do was szwedzka grupa Amba. Gramy wiązankę, największy naszych hitów. Dużo żyć, cuda
biegła, życie mija, do roboty idź, już nie będę cię karmiła. Jestem już dużym chłopcem, nie cenię na manowce, bo ja zawsze chciałem pożyczem być. Życie mija, lata lecą mi, a nocami tylko jedno się śni, śni, śni się w Gasty Mariocie. Przedszkola do Opola na idola. Śni, śni, śni się gloria i chwała, żeby Polska znała mnie i podziwiała. Tylko duła, zatańczy z gwiazdami, potem z jurorami, błyśnie żołdzipami. Tylko duła, zgadam na antenie, szok i przerażenie, wywoła zdziwienie tu. Stracę głowę dla kariery, będę z wami szczery, powiem ile razy i z kim. Dla oglądalności wypnę się na gości, zejmę spodnie, pokażę tył. Oglądaj, głosuj i wysyłaj na mnie SMS. Mam szansę wygrać, proszę myślij na mnie SMS. To twój głos zmienia los, szczyt kariery jest to głos. To twój głos zmienia los, gdy na koncie szmaru stos. Many, 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 świat nieznany leży u mych stóp. Lansowany, kochany przez tłum. Jestem już lekarzem, teraz radio, telewizja, tytuły gazet. Chodziecki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji już po raz 29 w historii zorganizował międzynarodowe biegi grzymalitów. Impreza ta uchodzi w całym kraju za jedną z najbardziej prestiżowych. W minioną sobotę wokół Chodzieckiego Jeziora Miejskiego biegało ponad 1000 zawodników. Bieg grzymalitów organizowany przez Chodziecki MOSiR należy do wyjątkowych imprez sportowo-rekreacyjnych. Po pierwsze dlatego, że gromadzi każdego roku setki biegaczy w różnym wieku, a po drugie, że jest organizowany od 29 lat bez przerwy. Tegoroczny bieg, jaki odbył się w sobotę 19 maja, był udany również z tego względu, że po raz pierwszy od wielu lat dopisała pogoda, a jak mówią sami organizatorzy, właśnie odpowiednia pogoda jest połową sukcesu. W najważniejszym, dużym biegu wystartowało 355 zawodników. Mieli do pokonania tradycyjnie trasę wokół jeziora Miejskiego, a najszybciej przebiegł ją reprezentant Poznania Maciej Muślewski. Bardzo dobrze spisali się też biegacze z Chodzieży. W pierwszej dziesiątce wśród panów na 8 miejscu zameldował się na mecie zgodnie z oczekiwaniami Roman Kołodziejczyk, a na miejscu 10 Jakub Pirsz. Jeszcze lepiej było wśród pań. Zwyciężyła Natalia Kasz w Nowej Wsi Lęborskiej, a na miejscu 3 bieg ukończyła chodzieżanka Monika Kamińska. W poszczególnych kategoriach wiekowych reprezentanci ziemi chodzieckiej też mogą być zadowoleni ze swojego startu. Wśród pań w kategorii 1998-1996 drugie miejsce zajęła Kinga Ciba, a trzecie Wiktoria Marchlewicz z Budzynia. Trzy chodzieżanki stanęły na podium w kategorii 1995-1993. Pierwsze miejsce Lidia Lisiewicz, drugie Patrycja Okowicka, trzecie Alicja Mertin. W najstarszej kategorii kobiet Ewa Stachowiak uplasowała się na miejscu drugim. W grupie mężczyzn w kategorii 1998-96 na podium stanęli Jakub Pirsz z Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży, Damian Tupaj i na miejscu trzecim Paweł Sroka, oboje reprezentujący Gimnazjum w Ratajach. W kategorii 1995-1993 drugi był Kamil Jędrzejewski z Chodzieckiego LO, a trzeci Jakub Stefaniak, KS Noteć Chodzież. Wśród panów z rocznika 1982-1973 na drugim miejscu zameldował się chodzieżanin Marek Repliński. Nie dali natomiast szans rywalom panowie w kategorii 1972-1963. Zwyciężył niezawodny Roman Kołodziejczyk, drugi był Grzegorz Janicki, a trzeci Jacek Wołyński. Podobnie było w kategorii 1962-1953. Tutaj najszybciej pobiegł Janusz Szozda z Budzynia, drugi był Wojciech Redziak, a trzeci Zenon
Zenon Marciniak, oboje oczywiście z Chodzieszy. Mały bieg grzemalitów zorganizowany został w sobotę po raz 27. Ogółem wystartowało w nim 635 zawodników. Wśród dziewczynek w grupie 2005-2003 wygrała Amelia Grabowska ze Strzelec przed Wiktorią Gruszczyńską i Nikolą Nowicką, obie z Budzynia. W kategorii 2002-2001 i miejsce pierwsze w tej kategorii zajęła Karolina Szymanowicz, miejsce drugie Marta Szczurek, obie z Budzynia, a na miejscu trzecim Weronika Lenartowicz ze Strzelec. W najstarszej grupie 2000-1999 zwyciężyła Róża Cilsdorf z Budzynia przed Pauliną Mazur-Łękno i Aleksandrą Kępka z Budzynia. Wśród chłopców natomiast w najmłodszej grupie 2005-2003 pierwsze miejsce zajął Marcin Kamiński z Budzynia, na miejscu drugim Maciej Zakęs z Sienna, a na miejscu trzecim Dawid Szpeje z Budzynia. W kategorii 2002-2001 najszybciej całą trasę przebiegł Jan Fryszkę z Budzynia, drugi był Dominik Winiecki z Margolina, a trzeci Hubert Jaśkowiak z Łekna. W najstarszej grupie chłopców wygrał Daniel Chmielnicki, reprezentujący Chodzieską Szkołę Podstawową nr 3. Na miejscu drugim był Maciej Marczyński z Łekna, a na miejscu trzecim Marcin Kozubek. W małym biegu grzymalitów w grupie szkół podstawowych sklasyfikowano 10 reprezentacji. Na miejscu pierwszym Chodzieska jedynka, na miejscu drugim Chodzieska trójka, miejsce trzecie Szkoła Podstawa z Budzynia, na miejscu czwartym Szkoła Podstawa ze Strzelec, na miejscu piątym Margolin, na miejscu szóstym Łekno, na miejscu siódmym Oleśnica i na miejscu ósmym Sienno, a na miejscu dziewiątym Stróżewo i całą dziesiątkę zamykała Szkoła Podstawowa z Radwanek. W zawodach uczestniczyli też goście z Notuln, którzy w małym biegu jako gimnazjaliści sklasyfikowani zostali na miejscu pierwszym. W dużym biegu wśród gimnazjalistów zwyciężyły rataje przed Gimnazjum Miejskim w Chodzieży. Po raz pierwszy w ramach biegu grzymalitów odbył się bieg mini, w którym udział wzięło 57 przedszkolaków. Rywalizacja była niesłychanie zacięta do ostatniego miejsca. Po raz drugi zorganizowany został marsz Nordic Walking. Wystartowało 26 zawodników, a najszybciej trasę pokonali Adam Nochowicz ze Strzelec, na miejscu drugim Krzysztof Stasinowski, a na miejscu trzecim Karolina Kwiatkowska. Już dzisiaj serdecznie gratulujemy ogromnego sukcesu organizacyjnego przede wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży i czekamy na kontynuację. Z Chodzieży przenosimy się na stadion Szamocińskiego Sokoła, a to za sprawą kolejnego turnieju piłkarskiego zorganizowanego z myślą o podopiecznych ochotniczych chówców pracy. Tej imprezie już od kilku lat patronuje poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Adam Szeinfeld. W zawodach zorganizowanych w miniony piątek udział wzięło 9 drużyn podzielonych na dwie turniejowe grupy. Pogoda dopisała, dopisali również kibice i dopisał patron tego turnieju poseł Adam Szeinfeld, który wspiera te piłkarskie wydarzenia organizowane w Szamocinie od samego początku. My o kilka słów komentarza postanowiliśmy poprosić kierownika ochotniczego chówca pracy w Szamocinie Leszka Markiewicza. Panie kierowniku, kolejne nasze spotkanie przy Zielonej Murawie w Szamocinie to znak, że do skutku doszedł jeden z największych piłkarskich turniejów organizowanych z myślą o wychowankach i podopiecznych ochotniczych chówców pracy. Od wielu lat macie znakomitego patrona, prawda? 12 lat temu, jakby nie patrząc i nie licząc, poseł Adam Szeinfeld zdecydował się objąć patronat nad najpierw mini turniejem, a teraz turniejem mającym znaczną rangę jako turniej regionalny, czy można powiedzieć w skali już Wielkopolski Północnej. No i dotychczas ze swojego zadania zobowiązań się perfekcyjnie wywiązuje. Będzie za chwilę tutaj, będzie wręczał nagrody, będzie fundował te nagrody i będzie wręczał puchar, o który przez cały czas od godziny w pół do dziewiątej 10 drużyn rozgrywa mecze. Panie kierowniku, zanim włączyliśmy dzisiaj kamerę, wspomina Pan o tym, że rekordowa frekwencja dzisiaj, prawda? To ogromny sukces, kolejny sukces naszego dzisiejszego spotkania. Tak, 10 drużyn to jest trochę inna zasada uczestnictwa w naszym turnieju, ponieważ także ze względu na rangę tego turnieju i na jego 12-letnią tradycję, do tego turnieju zapraszamy uczestników, wysyłamy. Po raz pierwszy gościmy tutaj dwie drużyny z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii z Chodzieży. Witamy serdecznie i drużynę z Edukacji Lubarz, którą też serdecznie witamy. Poza tym są cztery drużyny gimnazjów publicznych i cztery drużyny z jednostek ochotniczych chówców pracy. Panie kierowniku, te przedsięwzięcia, które odbywają się pod Pańskim patronatem, myślę o tych wydarzeniach przede wszystkim sportowych, to pomaga tym młodym ludziom wrócić często do normalności również, prawda?
ale to jest dla nich pewnego rodzaju terapia, to jest dla nich to, co my mówimy o zasadach i działaniach wychowawczych, to rywalizacja, to jest upust energii, pozytywne emocje, adrenalina, to wszystko tutaj na boisku, a nie gdzie indziej. Niedawno, panie kierowniku, w rozmowie ze starostą chodzieckim Julianem Hermaszczukiem wspominaliśmy o tym, że Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii to szansa dla mieszkańców Chodzieży i też szansa dla tych młodych ludzi, którzy tam będą pobierali naukę, czy też kształcili swoje praktyczne umiejętności. Pewnie przypomina pan sobie analogiczną sytuację w Szamocinie przed laty, kiedy mieszkańcy obawiali się towarzystwa i sąsiedztwa tych młodych ludzi. Dzisiaj bez nich w Szamocinie byłoby bardzo trudno, prawda? Ja przypominam sobie sytuację, gdzie może nie było tak ewidentnych protestów, ale nie wszyscy zgadzali się z tym, żeby taka jednostka, taki ośrodek powstał tu na naszym terenie. Ale dziś rzeczywiście ma pan rację, Szamocin to część społeczności lokalnej. Szamocin, ośrodek szkolenia i wychowania, to część społeczności lokalnej. Myślę, że tak samo będzie z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii. Taka jednostka była potrzebna, ponieważ my nie wszystkie jako ośrodek szkolenia i wychowania, nie wszystkie działania jesteśmy w stanie wykonać, także ze względu, z powodu braku narzędzi, czyli terapeutów i tak dalej. To jest niezbędne w naszej najbliższej okolicy i myślę, że pozytywne opinie zaczną się niebawem. Kierowniku, zupełnie już na koniec. Kto wygra dzisiaj? No, myślę, że ktoś z gości, ponieważ na 12 turniejów 8 wygrała ekipa z Szamocina. Życzymy wszystkiego najlepszego tym, którzy do nas dzisiaj przyjechali. Zwycięzcami okazali się goście z Wałcza, w finale pokonując 1-0 Gimnazjum z Wysokiej. Trzecie miejsce wywalczyli zawodnicy Środowiskowego Chówca Pracy w Pruchnowie, wygrywając 4-0 z zespołem z Lubasza. Poza głównym trofeum przyznano także inne nagrody. Ufundowany przez starostę Juliana Hermaszczuka puchar za drugie miejsce w imieniu starosty wręczył przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Szwed. Zaś w imieniu burmistrza Szamocina zdobywców trzeciej pozycji uhonorował sekretarz Maciej Nowak. Kolejne piłkarskie przedsięwzięcie pod patronatem posła Adama Szeinfelda już w przyszłym roku. Relacją z Szamocina kończymy dzisiejsze wydanie Panoramy Chodzieckiej. Ja gorąco dziękuję Państwu za uwagę, a na kolejny nasz program zapraszam już za tydzień, a w nim między innymi wrócimy jeszcze do jubileuszu 40-lecia istnienia na rynku chodzieckim przedsiębiorstwa Komfort. Warto być z nami.